Dzień dobry. Magazyn bez spiny, skład pełny, pourlopowy. Wszyscy się wakacyjnie już wybawili, no przynajmniej niektórzy. Pytanie, na ile pełny, jeśli chodzi o władze umysłowe? A bo to już jest problem. Ale jestem, drodzy państwo, nie było mnie w zeszłym tygodniu. Wojciech Biedroń oczywiście w roli głównej. Marcin Fiołek, nasz ukochany prowadzący nas do celu. Tak, do celu. Zwyciężymy, tak. Szanowni państwo, wakacje nam się rozkręcają, taka, można powiedzieć, bananowa atmosfera się nam do polityki nawet wkrada. Drodzy państwo, tu Warszawka, to co druga, to bananowa młodzież. Bananowa młodzież, tak, więc tak. Ja na koszulce dzisiaj małe kiście bananów, ale z tymi kiściami bananów to teraz nie wiadomo, czy wolno je jeść, czy nie wolno, bo Katarzyna Lubnauer, szefowa takiej partii Nowoczesna, kiedyś, nie wiem, jest to jeszcze? Jej już nie ma. No nie ma i chyba. I tylko Wysp tych nie ma. Ale pani Kasia na szczęście jeszcze jest i siedzieli z postrzeżeniami. Pani poseł, pani przewodnicząca, pod Sejmem w sprawie klimatu protestuje 13-letnia dziewczynka. Przysiadają się do niej politycy, wysłuchują, zapisują nawet jej postulaty. A może powiedzieć temu dziecku, żeby pojechało na wakacje po prostu? Znaczy, ja uważam, że akurat w przypadku kwestii ekologicznej, kwestii ochrony środowiska, to dzieci mają często więcej oleju w głowie niż dorośli. 6-letnia córka znajomych na przykład nie je w ogóle bananów, dlatego że wie, że żeby prowadzić plantację bananów, trzeba z jednej strony wycinać lasy, a z drugiej strony w ten sposób niszczy się, zabija się orangutany. W związku z tym ona w ramach tego swojego wewnętrznego protestu odmówiła jedzenia. No wzór pani Katarzyna nam pokazuje, nie jeść bananów, nie. Bo się orangutanom szkodzi. Ale zadajmy pytanie ważniejsze. Czy zjadanie bananów wzmacnia rządy PiSu? Oczywiście, że wzmacnia rządy PiSu, bo wtedy wymierają orangutany. Okay. I przez to ten PiS jest mocniejszy. Ale ja się na przykład zgodzę z panią Katarzyną Lubnauer. Ja też uważam, że dzieci mają więcej oleju w głowie niż politycy. A słuchając pani Katarzyny, to ja już absolutnie jestem dziwnie spokojny, że ona ma rację. Rozumiem. Tak. Pani Katarzyna. Też posłuchaj, bo teraz tak, jak zjadasz banany... Tak. Osiedlasz orangutany. No nie osiedlasz, rozumiem. Bo oni wycinają te lasy i tych orangutanów jest mniej i ta 13-latka ma rację. Ma rację. Czekaj, jeszcze raz, muszę sobie to rozpisać, wiesz? Rozpisz, Wojtku, a my w tym czasie pokażemy widzom naszej telewizji w Polsce.pl pamiętny protest bananowy, bo przecież jeszcze tydzień temu banany można było jeść. Można było. Zobaczmy te piękne zdjęcia. No przecież Róża Thun się nie myli chyba, von Grafin und Hohenstein je tego banana na rynku krakowskim, czy to, nie wiem, czy to Kraków, chyba nie. Tak mi się skojarzyła Róża z Krakowem, ale to chyba nie Kraków. Krystyna Janda jadła banany. Lubowska, tak jest. Pałaszowała je z pasją. Czyli oni wtedy eksterminowali orangutany? Tak, proszę, pani aktorka Cielecka chyba, tak, Magdalena? Czyli oni tym bananem strzelali w tył głowy tym orangutanom. No był protest, przecież te banany się jadło przed tymi muzeami, przed tym wszystkim. Gliński zabierał te banany, a tu... Kilka osób nawet się poślizgnęło na tej skórce od banana i wyrżnęło obetą. No, teraz nie wiadomo, czy te banany można jeść, nie można, ja nie wiem. Znaczy nie, poczekaj. Ja lubię czasem jeść banana, przyznaję się. Ja teraz byłem na takich wakacjach, gdzie tam było dużo bananów i ja je jadłem. Rozumiem, w hurtowni pracowałeś. W hurtowni pracowałeś w Niemczech, wiadomo. Nie, bo teraz to się już nie opłaca. Teraz już nie. W Polsce się teraz, w hurtowni pracuje. Teraz się nie pracuje nie nawet pracuje w Polsce. W nie, tak jest. Drodzy państwo, ale nawet jak zjemy tego banana, tak, w Polsce.pl, jak zjemy tego banana, to zostanie nam skórka. Gdzie tę skórkę wyrzucić? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Jedni mówią, że tam do jakichś sztucznych tworzyw, drudzy do naturalnych, trzeci, musisz, żeby to mieć pięć rodzajów koszy na śmieci. Wiesz, był taki film K-Pax chyba, gdzie ten, ale to Spacey grał, to ja nie wiem, czy można mówić, ale on jadł wtedy ze skórką tego banana. Dlatego ja stawiam na Tulka banana. Generalnie stawiasz, stawiam na Tulka banana. Banana. My stawiamy na takiego pana, który szefuje partii o nazwie Zieloni. Oni byli w koalicji europejskiej, zdobyli nawet więcej głosów niż Nowoczesna w tej koalicji, no ale pan Marek, który szefuje Zielonym, no powinien się znać na ekologii, był przepytany na tę okoliczność, zobaczmy. Zakładam, że segreguje pan śmieci. Tak. Opakowanie po jogurcie, panie Marku, do zmieszanych czy do tworzyw sztucznych, bo ja nigdy nie wiem, a może to trzeba płukać? Na pewno nie płukać. Po jogurcie? Tak. Gdzie pan wyrzuca po jogurcie? Bo ja mam z tym zawsze problem. Ja nie kupuję jogurtu. To może dżem i słoik po dżemie albo po musztardzie. Też mam z tym problem. Do szkła czy do zmieszanych? Do szkła. Do szkła. Do szkła. A nie...
No pan Marek ma problem, bo jogurtu nie kupuje, więc nie musi wiedzieć, gdzie się wyrzuca Ja moim zdaniem stało się tam coś bardzo złego. Jak oni weszli do tej koalicji, ci zieloni z SLD, to się stali czerwoni. Aha, tak i jak arbus trochę. Jak arbus trochę, nie z zewnątrz zielony, zieloni w środku czerwoni. W środku taki, powiedzmy, że czerwony. I oni ten nie wiedzą. To ja powiem temu panu, temu misiu, że zasadniczo to jednak trzeba wypłukać. Wypłukać? Najlepiej. I ty płuczasz każdy jogurt. No tak, no ja akurat segreguję od lat, ale z drugiej strony przypominam się, bo Warszawa to jest takie jedyne miasto, gdzie ja mieszkam w Warszawie od jakichś 6 lat i co roku słyszę, że jest rewolucja ze śmieciami. Tak. A jest to jedyne miasto, w którym tak naprawdę segregacji nie ma, jakby się nad tym zastanowić. No, to... Czyli na nasze pytanie, czy opozycja wie, jak segregować śmieci, odpowiadasz negatywnie. Negatywnie odpowiadam, ale że inaczej, bo oni wiedzą, jak segregować w Warszawie kamienice. Okej. Żeby tam... To już coś, jakiś krok jest. Kamienice tam... Drodzy państwo, no ale ten temat klimatu jest obecny w kampanii, przynajmniej tak by chciała opozycja. Jest taka pani posłanka, pani Rosa Monika się nazywa, ze Śląska ona jest. Jest ona z Nowoczesnej, teraz już z Platformy, POKO, nie wiem, co tam się teraz dzieje. Zaraz do tego dojdziemy. Ona się podzieliła takim pięknym zdjęciem ze Śląska, proszę uprzejmie o próbkę. Na tym zdjęciu widać w Katowicach wielkie wymieranie. Młodzi rozumieją, że kryzys klimatyczny trwa i trzeba działać teraz. W związku z tym ci młodzi ludzie poszli pod jakiś tam urząd w Katowicach i udawali umarłych na schodach. Leżeli przez tam kilkanaście... Czyli młodzież się potrafi bawić bez alkoholu. Na tym upale leżeli na tych schodach. Tak. No i teraz pytanie, czy politycy opozycji będą w kampanii udawać zmarłych? Ja tak w ogóle mam wrażenie, że ostatnia kampania do Europarlamentu to było takie permanentne udawanie nieobecnych. Skoro był niedawno pogrzeb, tak, miesiąc temu już tu trochę był ten wyborczy pogrzeb, to oni nadal, no dalej jest no taka no jednak żałoba. Rozumiem. I młodzież, która jest przeciwko temu reżimowi pisowskiemu, chociaż najwięcej młodzieży to akurat na PiS głosowało, bo to takie są statystyki, to oni tam legli. I to nawet to jest takie... Polegli. Polegli. No właśnie, czyli wszystko się zgadza. Polegli. No zobaczymy, czy A to już były wakacje, jak to zdjęcie było zrobione, czy to... Solidne wakacje. To już solidne i były upały wakacje. Chyba też solidnie się przysłużyły niektórym. Czyli, tam. No nie wiem jak z tym alkoholem, ale uważajcie, moi drodzy, leżcie pod urzędami wojewódzkimi, z książeczką. Ale nie pijcie... Tak, nie pijcie alkoholu. Tak jest. Bo to przez ten alkohol to potem... I czapki na głowę. Czapki na wody głowę. Dużo pić. Dużo wody, tak. dużo. Drodzy państwo, no a najlepiej jeszcze do tej wody dołożyć wysiłek fizyczny. Wicepremier Jarosław Gowin dał przykład, jak postępować mamy. Czarni jasło. Jaka precyzja. No i co, Wojtku? Ależ to jest gol. Jest? Nie było cię tydzień temu, byłeś na Europie. Nie. Pokazywaliśmy inny filmik, gdzie Gowin też strzelił pięknego gola od słupeczka. To jest tak trochę jak w Rosji, nie? Że tam Putin przyjeżdża, gra w hokeja. Tak. Trafia wszystkie bramki, no bo jakby ten obrońca musi, obronił tak. to na kołymie 15 lat, nic przyjemnego. A myślę, że jakby ten pracy, chłopczyk się rzucił trochę i obronił tego to karnego. To mu odebrać 500+. Nie no, Gowin jest od nauki szkolnictwa jeszcze. No to mu szkołę odebrać. Studiów by ten chłopak nie miał. O nie, panie, nie. Znaczy no, miałby, ale miałby ciężej po prostu. Ale może trzeba zadać pytanie, jak pytamy w naszym gorącym pytaniu właśnie, czy Jarosław Gowin zostanie piłkarzem? Stawiasz mnie w takiej trudnej trochę sytuacji, wiesz? On bo był bramkarzem kiedyś. No był. Czarnych jasków. Tak, chyba. To dokładnie tak. Natomiast ja mam ten problem, że ja w ogóle uważam, że pan wicepremier Gowin lepiej by było, jakby był piłkarzem nawet. Rozumiem, aż tak. Ja też dobrze umiem dostrzec jego talent do driblingu. No przecież ty grasz w piłkę, jesteś tutaj redakcyjnym, znanym piłkarzem. No to przecież widzisz ten błysk geniuszu. Tak. On umie tak z lewej strony na i prawą, z prawej na lewą. Tak samo w tygodniku sieci, jak i w tygodniku Newsweek. Nie, tak jakoś tak... Platforma, PiS. Dribbler taki. Tak, taki dribbler. No, trzeba to docenić. Polityczny. Czy napastnik? Nie, ale nie. Ja mam wrażenie, że pan premier akurat wie... Taki dwuskrzydłowy. Pan premier akurat wie, która drużyna wygra. Aha, zawsze tak wie, nie? Przypadkowo zawsze wie, się... w którą stronę ta piłka poleci. Którą koszulkę odeć należy na daną kampanię. On już dużo ma tych koszulek, ale w związku z tym, że teraz jest w obozie Zjednoczonej Prawicy, to chyba można wróżyć, że PiS wygra te wybory jesienne. No, z tych bramek to wynika ewidentnie. Gowin do kadry, drodzy państwo, może rzeczywiście zostanie powołany, no ale Zjednoczona Prawica zbroi się, ćwiczy tężyznę fizyczną, jak wszyscy widzieliśmy na obrazku z Jarosławem Gowinem, ale rozpada się nam Konfederacja. Na razie z Konfederacji została Federacja Liroya i Jakub. Pan Marek Jakubiak uzasadniał tak swoje odejście. Część Konfederacji nie zniosła sukcesu.
po prostu sukces wyraźnie im zaszkodził. W związku z tym zaczęły się różne rzeczy dziać. Dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że czas już minął i oświadczam, że nie przyjmuję już propozycji Konfederacji na wybory jesienne z uwagi na brak transparentności i choćby dobrej woli. O co pokłócił się Marek Jakubiak z Januszem Korwin-Mikkem i Grzegorzem Braunem, pytamy, ale tam było takie piękne zdanie pana Marka, że Konfederacji zaszkodził sukces. Czyli te 4, tam tak, coś. Ten gigantyczny, niewyobrażalny sukces uderzył, no, do łbu. Nie unieśli tego. No przecież popatrz, są ci te wielkie gwiazdy, nie? Tak. Sprzedał 30 milionów płyt, nie? Tak. Na okładkach wszystkich platynowa gazet, nie? Platynowa, taka owaka, czyli Korwin-Mikke, tak. Od 30 lat książę polskiej polityki, nie mylić z księciem polskiego szaleństwa politycznego, bo to przecież nie to samo, tak. Ale i nagle sobie taki jeden z drugim strzela w łeb. Aha. Albo przedawkuje narkotyki. Mm-hmm. Nie bierz się narkotyków. Tak. Albo jeszcze coś innego zrobi, takiego złego sobie. I tu się tak stało, chociaż moim zdaniem, oczywiście jak zwykle pokazujesz tylko jedną stronę. Nie, ja pokażmy i drugą. No dobrze, dobrze. Ja uważam, że powinien być Grzegorz Braun, tak, który by powiedział, że to żydowski żywioł, tak, rozbił od środka Konfederację. Aha. I dlatego, że pamiętasz, jak miał być ten silos atomowy pod tym centralnym portem komunikacyjnym tak, pod Łodzią, to miał być ten silos, no i ten silos przeważył. Dobrze, silos przeważył, jedziemy dalej. Piotr Liroy. Nie próbujmy tłumaczyć tego Piotr logicznie. Liroy Marzec, nie próbujmy. Scyzoryk z Kielc, też odchodzi z Konfederacji, też zakłada Federację, no i mówi tak. Ja tak jak obserwuję całą tą branżę, to nasuwa mi się jedno słowo, w ogóle na tłoku w ogóle wszystkich tych walk w tej chwili przedwyborczych, tego co się dzieje przy okazji tych wyborów do Unii Europejskiej, a teraz przy okazji wyborów jesiennych, muszę państwu powiedzieć, że mi się to nasuwa jedno określenie, polityczna agencja towarzyska. Kto, z kim i za ile? Jestem przerażony. Polityczna agencja towarzyska, i mówi 4 Piotr lata Liroy chłopakom Marzec to zajęło, żeby to zrozumieć. Czy Liroy zamknie polityczną agencję towarzyską, którą w Sejmie widzi? To ja nie wiem. No, może otworzy właśnie. Bo wiesz, jak złośliwi mówili, co się dzieje z Konfederacją. Była Konfederacja, teraz jest obcięta, jest Federacja. Potem będzie racja. Potem tylko ja zostanie. I to ja. Czyli to... Korwin-Mikke zostanie. Prawda? Wszystko bardzo się słusznie. Bardzo słusznie. Dobrze, zostawmy chłopaków z Konfederacji, Federacji, racji. Życzymy im wszystkiego dobrego. Tak jest, tak. Zwłaszcza w tych upałach. Krzysztof Mieszkowski, za to pojechał chłopak na zgromadzenie parlamentarne Rady Europy, no i jakoś mu się tak ręka omsknęła, że zagłosował za przywróceniem Rosji, jak trzeba, no i bo tak wyszło, no i się pan Krzysztof tłumaczył, polityk Nowoczesnej. Ostatnie moje głosowanie w sprawie ponownego przyjęcia Rosji do Rady Europy było rezultatem technicznej pomyłki. Blisko 200 poprawek głosowałem razem z polską delegacją i z posłami z Ukrainy. No a na sesji popołudniowej wygłoszę oświadczenie prostujące pomyłkę. Pomylić się, no ludzka rzecz, ale może tam, wiesz, no, ludzie mówili, że to nie do końca taka pomyłka. Że dlatego to ja zawsze uważam, freudowska pomyłka. Ja zawsze uważam, że dobrze mieć jednak maturę. Można mieć, tak. Tak, że to jednak to pomaga, nie? W różnych takich sytuacjach życiowych. Ja też mam taki radar, że jak mężczyzna po 50 ma takie długie loki, tak, to coś tak, lampka mi się zapala. Ale to moje uprzedzenie ty absolutnie haniebne. Kupujesz Ferrari, spotykasz się z 21-letnią modelką, tak, głosujesz za Rosją. No nie? Różnie bywa, kryzys chociaż ja wiem, czy tam jakaś pomyłka była duża z tym. Nie wiem. Szanowni państwo. Ale czy ja mam rozumieć, że oni taśmowo te poprawki tak klepią, nie widząc, co klepią, tam się to dzieje. I ta... Ale jest, po co drążyć, jest ważniejsza sprawa niż przyjęcie Rosji do zgromadzenia parlamentarnego. W Gdańsku chłopaki i dziewczyny z prezydent Dulkiewicz na czele postanowili wydać no, grube tysiące złotych, nawet chyba 150 tysięcy niecałe, tak, dokładnie, na rydwan. Proszę uprzejmie o próbkę tego rydwanu. Rydwan za 150 tysięcy złotych dla idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Tam są jakieś hasła pisane alfabetem nie do końca, który znają tutaj w Europie. Bardziej tak, tam taki arabski, tak, bardziej tak, klimaty właśnie islamu. Rydwan pięknie stoi. 150 tysięcy złotych z budżetu poszło na taki rydwan. Złośliwi od razu pytają, my za tymi złośliwcami też pytamy, czy to jest rydwan dla Tuska, dla białego tak, konia? Ale oczywiście. Bo teraz tak, Tusk przed tymi wyborami wsiadł na tę HBT, znaczy na Grzegorza, tak, i tak jechał, tak go tam po tych jarmarkach obwozili. Nie dojechał. I nie dojechał. No to trzeba mu kupić rydwan. Bojowy rydwan. Rydwan różnorodności. Aha. Ja w ogóle uważam, że to jest skandal. To jest faszystowski rydwan, bo nie ma tam tęczowej flagi. Ja się pytam, gdzie jest tęczowa flaga? I jeszcze on powinien być taki większy, żeby też Wałęsa z tą
otułą tam zasiadł i szanowni tam państwo, tam. Kto na tym Rydwanie będzie występował, przekonamy się wkrótce. Na razie wygaszamy pierwszą część bez spin, jak zwykle miałczeniem i dzwoneczkiem. Tak meldujemy jest. Się już za moment, zostańcie państwo z nami. Jak mówiliśmy, tak też robimy. Druga odsłona magazynu bez spiny. Marcin Fiołek i Wojciech Biedroń. Niestety wróciliśmy, drodzy państwo, a jeszcze przed nami jedna część. Oj tak, Rydwan, skończyliśmy na Rydwanie. Ja mam nadzieję jeszcze, że mówiąc, że na tym Rydwanie będzie Ryszard Petru prowadzony, albo może będzie prowadził ten Rydwan opozycyjny. To bryczkę może mu kupmy. Może bryczkę, bo Ryszard ma problem z własną partią. Zobaczmy zdjęcie, informacje. Ryszard Petru zamyka partię teraz, na chwilę. W sądzie trwa rejestracja nowej nazwy. Teraz Ryszarda Petru. Wszystko tam jest związane z, związane z jakimiś trudnościami natury techniczno-administracyjnej. Pan Ryszard tam się nie może doprosić o zmianę partii, która była jako koło liberalno-społeczni. Gdzieś tam się wszystko to rozwiązywało. Wszystko mu się pomyliło tam pewnie. I teraz od teraz ma być od nowa, nowa partia. Teraz Ryszarda Petru. Ktoś mu pieniądze jakieś może dał nowe. Nie wiem. Ja nie nadążam. Ja też nie. Jeden był taki, jest jeden polityk, który ma Alzheimera, zakłada partię co drugi tydzień. Janusz Korwin-Mikke. Alzheimera oczywiście nie ma, ale życzymy zdrowia, ale tak złośliwi politycznego mówią. Politycznego takiego. Tak, politycznego Alzheimera, że co drugi tydzień ma nową partię. Może Rysiek wyczuł, że to jest dobry. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście on to wyczuł i dlatego on teraz założy w teraz razem teraz. Po to, żeby zdyskredytować tę partię i wrócić jako odnowiciel teraz w teraz razem. Ja szczerze mówiąc nie nadążam. Czekaj, jeszcze raz. Kolejny dajesz mi, rzuciłeś kolejny pomysł, który muszę rozrysować. Niezmiennie apeluję tylko o jedno, żeby Ryszarda Petru ktoś przygarnął na listę, na miejsce biorące. To go nie przygarnął nikt? No PiS go jeszcze nie przygarnął. Platforma to jest pytanie, czy PiS przygarnie Ryszarda Petru. Mamy taką nadzieję. Jak się nazywa partia Ryszarda Petru? Na to gorące drodzy pytanie państwo, oto konkurs. To możemy zrobić konkurs. Proszę wysyłać maile. Redakcja @wpolsce.pl. Najlepsza nazwa zostanie nagrodzona. Tutaj przedstawimy ją w programie. Tak, na pewno. Jak się albo w komentarzach nazywać na YouTubie proszę pisać. Tak różne są pomysły, różne są zagadnienia. Drodzy państwo, jest jednak inna kandydatka opozycji. Pani profesor Monika Płatek, doktor habilitowana, startowała z listy Wiosna, miała dostać mandat po Biedroniu, no bo on się miał zrzec. Robert się zrzec tego mandatu nie chce, więc pani Monika czeka w blokach startowych na euromandat, a w tak zwanym międzyczasie... A pieniądze się kończą. A w tak zwanym międzyczasie opowiada takie androny. ...się na to, aby wyborcy PiS, bo to oni głównie zapełniają więzienia, zostali pozbawieni ochrony i możliwości bezpiecznego stawania przed wymiarem sprawiedliwości. Karnistce odpowiedziała Beata Mazurek, której wyborcy powierzyli mandat europosła. Panika i frustracja niektórym odbiera rozum i pamięć. Dla przypomnienia, to Platforma w więzieniach miażdży PiS. Dramatyczne przykłady morderstw na dzieciach w ciągu ostatnich dni pokazują, że zaostrzenie kar oraz zmiany w kodeksie karnym są niezbędne, są społecznie pożądane i akceptowane. Nie wiem, co tam komu jest odbierane, ale pani Monika, no trzeba się pochylić nad tym tezą. Nad panią profesor trzeba się pochylić. Czy w więzieniach są tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? No bo jest w tym jakaś logika. Czy idą ci wyborcy PiS-u, według świata pani profesor. Tak. Wyborcy PiS-u idą do więzienia, no bo wiadomo, to jest samogłosowanie na PiS, to już trzeba iść do ja bym 6 lat dawał. Idą głosowanie na PiS 6 lat. Idą do tego pierdla. Tak. I tam głosują na Platformę. Czyli co, resocjalizacja działa? I nagle działa. Aha. Ale to jest też sukces ministra Jakiego, który odpowiadał do wyborów za to więziennictwo, że idzie taki człowiek głosować na PiS. Nie? Tak. Potem PiS go zwija oczywiście z o 6 rano, skutego na wszystkie możliwe kajdanki, wsadza go do paki, a tam nad nim pracują. I mu mówią, to, że ukradła Platforma, czy tam za Platformy 250 miliardów, to nie jest prawda, tak. Bo ukradli tylko 220. I potem ten człowiek głosuje na Platformę. I on głosuje na Platformę, bo on zrozumiał w więzieniu, że głosowanie na PiS kończy się więzieniem, jak wiadomo,
I jeszcze pani Monika Płatek coś o nim powie. Czyli jest lepszym człowiekiem. Ten zdecydowanie ktoś. Lepszym. Dlatego, żeby głosować na Platformę, trzeba iść na 6 lat do więzienia, co najmniej. Tak. Bo to, wiesz, jednak te takie krótkie wyroki, 2,5... No to nie zdąży człowiek się zresocjalizować. Wychodzi i chce głosować na... I znowu chce głosować na PiS, a to kosztuje. No bo tak każdego wyborcę zamknąć w kryminale... Tylko jedno jest tutaj. Dlaczego pani profesor startowała z Wiosny w takim razie? No? No dlatego właśnie, że ona jest absolutnie niezależna, ona nienawidzi tych dwóch obozów się bijących i postanowiła uwierzyć Robertowi Biedroniowi, a przecież drodzy państwo wszyscy wiedzą, że Biedroniowi się nie wierzy. No i taka jest sytuacja. Nie tylko Robertowi. W związku z powyższym ani nie jest na listach. Ani mandatu nie dostała. Ani w kryminale też nie siedzi. Szanowni państwo. Zresztą życzymy pani, żeby nie siedziała. Żeby nie siedziała, oczywiście. Jest jeszcze jedna niezwykła postać, również kobieca po stronie opozycyjnej, pani Manuela Gretkowska. Ona kiedyś zakładała partię feministyczną kobiet. Ta partia kobiet nie uzyskała super poparcia. Zginęła śmiercią naturalną. Niezrozumiana została. Ale pani Manuela ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zobaczmy jej wypowiedź. Historia się powtarza jak refren. Polska stanie się znowu krajem zastępczym. Jest już drugorzędnym z podróbą chemii, kultury, nowoczesności. Polacy tak lubią po swojemu staropolsku. Polacy tak lubią, to jest niestety nam ucięło cytat, Polacy tak lubią staropolsko, że dają za to 500+. Pupy dają za 500+. Tak, tam było w oryginale. To jest bardzo słuszna koncepcja. Aha. Ja uważam, że Polak powinien tak. Głosować na Platformę, tak. Harować u Niemca, oczywiście za jakieś grosze na śmieciówce, najwyżej wziąć kredyt u jakimś włoskim albo francuskim banku, a najlepiej niemieckim, i wtedy to jest Polak, to jest Europejczyk. Oczywiście jak ma wolne, to jedzie na szparagi do Niemiec tam zbierać. Ale tyle było, Wojtek, opowieści, że teraz to będziemy szanować tych wyborców PiSu, że wybory europejskie dały nam do myślenia, a potem wychodzi pani Manuela i mówią, oni dają płatę, za 500+. Tak. No i słusznie, ponieważ to nie działa. Nie działa. I moim zdaniem pani Manuela Gretkowska i pani Płatek profesor, Monika, to oni się one celowo to robią, żeby wstrząsnąć tym narodem, żebyś przestał jeden z drugim brać te pieniądze od niej przecież, nie? No tak. Ja myślę, że te postulaty pani Gretkowskiej to one są mniej więcej takie wprost proporcjonalne do jej sukcesów wyborczych. Odwrotnie proporcjonalne. I odwrotnie proporcjonalne, jak się okazuje. Tak jest. Na pewno sukces wyborczy chce osiągnąć Bartosz Arłukowicz. Bardzo. To jest w głowie Manueli Gretkowskiej, jak pytaliśmy, nie wiemy, obawiamy się, że niewiele, ale Bartosz Arłukowicz w głowie ma o wiele więcej. No i mówi tak. Kampanie się zmieniają, bo czasy się zmieniają. I kluczem w tych kampaniach, które są przed nami, ale tych także, które są za nami, tuż za nami, był kontakt bezpośredni z wyborcami. To jest zadanie, które stoi przed wszystkimi nami. Czas kampanii opartych tylko na konferencjach prasowych, na wielkich billboardach, ten czas tak naprawdę powoli mija. Dzisiaj kluczem jest rozmowa z ludźmi, pojechanie do powiatu, gminy, najmniejszej wioseczki, wioski. Koniec z kampanią na konferencjach prasowych. Ogłoszony na konferencji prasowej. Jestem logika. Inna sprawa, że rzeczywiście, ja się zgadzam z Bartoszem Arłukowiczem, że kampanie się zmieniają, a Grzegorz Schetyna zawsze jest. I nawet na tej konferencji. I oni wszyscy kupili sobie te same koszule. Tak. Podwinęli sobie te rękawy. Bo tam, wiesz, siedzi Igor Ostachowicz, który się pojawił przy Schetynie i mówi, chłopaki, żeby wygrać na wsi, trzeba pokazać, nie, że tam czyli marynarki. Ściągnij tę marynarkę za 6000. I trzeba koszulę podwinąć. Zgrzebną. Ale to złe te koszule mają. Dlaczego? Ja bym takie zgrzebne ubrał. Aha. Takie z lniane. Albo koszulki na ramionczka. Z dziurkami. Tak. I z zaciekami. Tak. Żonobijki tak zwane. O, tak jest. Tak. A pani Zdanowska to powinna w takiej podomce w kwiaty wyjść. Ale to jest jednak sztab, który poniesie Platformę do zwycięstwa. Jest Brejza, jest Arłukowicz, jest Zdanowska, jest Karnowski, Jacek, jest sieci, ten z Sopotu. Jest przede wszystkim Schetyna Grzegorz. Tak? No tak, no i dlatego to jest gwarantowany sukces. Ale wiesz, to jest pewien zgrzyt. Sukces na drugim miejscu w wyborach parlamentarnych. I będzie jak w tym dowcipie, jak biegł Amerykanin i Rosjanin, że Rosjanin przybiegł drugi, No tak, wiadomo. A Amerykanin przybiegł przedostatni. No i dokładnie tak może być jesienią z PiS-em i Platformą. Kto tam dobiegnie z tej ekipy do zimy, to jeszcze inna sprawa. Zobaczymy. Arłukowicz mówił, że billboardów to tej kampanii być nie powinno, że powinni wychodzić na targ, na jarmarki, uściskać te dłonie zapracowane Polaków, ale Grzegorz Schetyna te billboardy trochę chce jednak wywiesić. Posłuchajmy. Plakat w każdej wiosce? Plakat w każdej wiosce? Na każdym ogrodzeniu, na każdym płocie, wszędzie, tak. I to nie tylko w tych billboardach w dużych miastach czy na dużych
powierzchniach, przy drogach ekspresowych czy autostradach, ale właśnie pod na wsi, w miasteczkach, wszędzie. To jest też ważne, żeby pokazać obecność, że nam zależy. To jest kwestia oczywiście pewnej filozofii kampanii. Ja nie przesądzam, ale będę gorącym zwolennikiem, żeby to dotarcie było tak jak najpełniej, najbardziej pełne. No i gorące ależ pytanie telewizji w Polsce.pl. Czy Grzegorz Schetyna udekoruje każdy płot każdy jeden. Czyli jak masz człowieku płot przed posesją swoją, od razu biegnij do Grzegorza, bo on przyniesie plakat. Plakat, on ci tam obieca, że ci jakieś pieniądze zapłaci. Z tym może być różnie akurat. To tak, ale plakat wywiesi. Każdy płot, ale każdej wsi. Ale wiesz, co to oznacza? To oznacza, że ktoś z Platformy Obywatelskiej pojechał na przykład do Małopolski w trakcie ostatnich wyborów i zobaczył, już na każdym płocie wisiał albo Jaki, albo Szydło. Albo pani Szydło. Na Mazowszu Bielana było Bielana tyle, że było, nie dało się wytrzymać. Bielił się Bielan na wszystkich płotach. I teraz chłopaki wyczaili, że oni to też te plakaty dadzą, dzięki temu wygrają wybory. No tak, tylko żeby dać plakat, to musisz mieć ogrodzenie i właściciela. I myślisz, że ci wszyscy właściciele będą zdzierać te plakaty pisowskie. Tak. Wyrzucać je, palić na tych wielkich stosach i będzie tam Grzegorz Schetyna z uśmiechem. Ja się trochę boję, bo jak oni poszli w ten lud, będą przy tych żniwach przeszkadzać. Ci ludzie żniw nie dokończą. Nie, nie rzucą wszystko. Rzucą te kosy, sierpy, kombajny i powiedzą, co tam żniwa? Jedziemy Platformo. Jedziemy Platformo, jak mawia redaktor Rachoń w telewizji publiczno-polskiej, że jedziemy tak. No i to zostawią jedziemy. Wszystko. Wywołałeś program w telewizji polskiej, to dajmy fragment. Radosław Fogiel się nazywa pan z Prawa i Sprawiedliwości. To taki młody facet, który coraz wyraźniej puka do pierwszej linii tejże partii i on tak ocenił sztab Platformy. We mnie wzbudza na pewno, muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem decyzji Grzegorza Schetyny, bo wydawałoby się, że od czasu rozpadu Monty Pythona nie da się powołać śmieszniejszej ekipy niż słynny gabinet cieni Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj zobaczyliśmy, że ta zmontowana ekipa może nam zapewnić jeszcze więcej rozrywki. No, Michał Rachoń chyba nie dowierzał, że Monty Python poprowadzi Platformę do wygranej, ale my zadajmy to pytanie, nie bójmy się. Znaczy, kto ma poprowadzić Platformę do wygranej? Bo Schetyna nie da rady. Arłukowicz też nie. A Monty Python? Znaczy, ja w ogóle uważam, że Monty Python da radę, tylko musi się znowu ta ekipa zebrać do kupy. Natomiast ja uważam, że to jest potężne zagrożenie dla naszego programu Bez Spiny. Magazyn Bez Spiny jest potężnie zagrożony przez tę ekipę humorystyczną, która prowadzi kampanię. My będziemy po prostu konferencję Platformy puszczać w całości zamiast Bez Spiny. I będzie w porządku. I będzie w porządku. Tak. No i wtedy ktoś pomyśli, to ja po co nam fiołek z Biedroniem? Tak. Dlatego ja ci mówię, ty wchodzisz w ten temat, a tak naprawdę on nam szkodzi. To zostawmy konferencję prasową Platformy, bo posłowie PO, zostawmy to PO, Monty Pythonowi, ruszyli w teren, no i na swoich mediach społecznościowych publikują różne filmiki. Ostatnio na przykład taki. No i chciałeś, Wojtku, by Platforma poczuła bluesa, poczuła klimat polskiej wsi. Proszę bardzo, czy Platforma zatańczy z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości? Pytamy. Tak, tylko że do tańca trzeba dwojga, jak wiadomo. Ale tam było nawet chyba siedmioro w tej kółeczku. I jedna, taki pani kaowiec z tą koszulką Kingi Gajewskiej chyba, tak. Platforma Obywatelska. No i co, tańczy naród? Tańczy. Tak. Jak im zagra Grzegorz Schetyna? Zagrał, czyli tańczy. Co? Czyli wybory jesienią wygra Platforma. Ale oczywiście, że wygra Platforma. No przecież ja cały czas to powtarzam. Banda niedowiarków. Sondaże oczywiście kupione, że PiS, prawda? Wybory europejskie kupione. Drodzy państwo, wszystko już jest załatwione. Poszli w teren. Powiesili coś tam powiesili na płotach. Plakat na każdym płocie. Na każdym podwórku. Tak. I jest pięknie. Jest pięknie. Jest pięknie. Ja mówię. Ale są niedowiarki, wiesz? Tak, są tacy. I to nie w redakcji w Polsce.pl, bo ja też wierzę, że Schetyna będzie premierem. Nie w PiSie, bo już wiedzą, że trzeba oddać władzę. Przegrali, że ale pamiętasz, był takie ramię zbrojne KOD-u, Obywatele RP się nazywali. Było takie, była taka bojówka. Tak. Nie, zobacz, jest nawet. Jest nawet. I zobacz, jak oni działają w tej chwili. Proszę bardzo.
Więcej demokracji, żądamy rzetelnej debaty o przyszłości Polski, więcej demokracji wśród demokratów. I chłopaki i dziewczyny, no, w sile wieku, jak widać, chodzą... Ale jeszcze chodzą, tak. Tak, tak chodzą tak. Za Schetyną i jego ludźmi na konferencjach. Za Schetyną tak. Chodzą? I oni chcą demokracji, drogi Wojtku, szanowni państwo, w Platformie Przecież Obywatelskiej. Przecież Grzegorz Schetyna to jest uosobienie demokracji. To jest człowiek na demokracja. Drugie ma demokrację. Na pierwsze na ma pierwsze demokracja. Nawet ma zbierzmowania demokracja. Grzegorz zniszczy cię, Schetyna, demokracja. Ale to jest jednak, wiesz co, czy KOD zacznie walczyć o demokrację w Platformie, no tego to ja bym się nie spodziewałem, naprawdę. To jest tylko wiesz co, w Polsce to możliwe. Jest pisowska prowokacja. Czyli zdaniem. To są agenci Kaczora. Agenci Kaczora, którzy próbują rozbić demokratycznie, bo oni teraz używają takiego określenia, demokratyczny blok. 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 I ten blok oni chcą rozsadzić od środka. Ja uważam, że tutaj, a to na pewno służby za szanowni państwo, o blokach, o busach i o innych kwestiach również, także ze strony rządowej, będziemy się śmiać w trzeciej części. Na razie jak zwykle mrużymy oczy miałcząc, dzwonimy i meldujemy się za moment. Do zobaczenia. Upały doskwierają, wakacje się rozkręcają na dobre, a my jedziemy z bez spiny nieustannie, lecimy z tematem. Mimo znojów i trudów. Tak jest, Wojciech Biedroń i Marcin Fijołek. Tak jest, drodzy państwo, teraz wyprawa do Brukseli, szanowni państwo, gdzie pojawiła się plotka, że Donald Tusk będzie szefem Komisji Europejskiej. Przenieśmy się w takim razie do tego jądra ciemności. To będzie oczywiście w wideo w języku angielskim. Pan dziennikarz pyta, zresztą zobaczmy, później ewentualnie wytłumaczymy nieanglojęzycznym. I think of it. Yeah. Is President Tusk is in the proceedings, is your name, has your name been added to the list of names for presidency of the commission? No, fortunately not. Thank you. This concludes the press conference. Ten śmiech, drodzy państwo, wynikał z tego, szybkie tłumaczenie, pan dziennikarz zapytał, czy Donald Tusk jest na krótkiej liście kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. Tusk powiedział nie. Nie. A Juncker dopowiedział... Na szczęście. Na szczęście nie. No i tam Tusk chciał go uderzyć, nie uderzył. Ale bić chorego? Dlaczego Juncker nie lubi Tuska? Bo to już któraś taka wycieczka w kierunku naszego Donalda. I że co, że Niemiec nie lubi tego... Przecież to Luksemburczyk. Luksemburczyk chyba. Nie lubi tego, tego Kaszuba? Tak. No, bo widzisz. Tusk twierdzi, że nie jest Polakiem, tylko regionalistą, więc jakby przede wszystkim. Więc... Jezus Maria. I to chyba nawet Juncker był w dobrej formie. W dobrej był, bardzo dobry. Dobrej nawet żartował. Donald Tusk też. Zresztą ja jednak... Nie, ważne, że się nie przewrócił, ja będę też nie stał, potknął. Bo ty mówisz, że Donald Tusk nie jest Polakiem. Mnie się naprawdę na sercu źle robi, jak z naszego Polaka się śmieją tam w tej Brukseli. Ale co ty myślisz, że tego Tuska to tak pomiatają, tam przesuwają, ty idź już stąd. Ty, no, już raz mu marynarkę trzymał no, Junckerowi. No to wiadomo. A patrz, jaki Juncker niewdzięczny. A to nie od tego tam Tusk był, żeby trzymał... Nie wiem. Ale wiesz co, jednak ludzki pan to docenia służbę. Tak. Tak, stara się, żeby ona się czuła dobrze, żeby a była tutaj doceniona. Średnio. A tu popatrz, no, cnotę stracić. Jak... Jeszcze i rubelka. Jeszcze chłop przyjeżdża do no. Polski w kampanii i mówi, że w zasadzie po Lexitu to żadnego nie będzie. Dajcie ta. Spokój, chłopaki, PiS, to się da dogadać. To jest znowu agent Kaczora. Wszyscy są agentami Kaczora. Tak. Grzegorz Schetyna, tak. Drodzy państwo, agentura. Pewnie się nieźle uśmiał, patrząc na ten filmik z Tuskiem i Junckerem. Puszcza go sobie codziennie rano. Tak, nie? Tak, tak. Wstaje, znowu złe sondaże, wyborcze go kopie, że nie jest liderem, coś tam. A, odpalę se Tuska. Junckera z Tuskiem. A my sobie teraz odpalimy Grzegorza Schetynę, który mówi o 500+, że nie zabierze, ale no właśnie. Przez zastraszanie, zagrożenie, budowanie zagrożenia, że my odbierzemy transfery socjalne, że my podniesiemy wiek emerytalny. Przecież to była narracja PiS taka bardzo ordynarna i kłamliwa. My mówimy i mówię za każdym razem, to co jest dane nie zostanie odebrane. Nie odbierzemy tego, co zostało przyznane. Nie znam stanu budżetu. Będziemy mieli wiedzę. Ale nie wyklucza pan, że na przykład taki próg podatkowy mógłby zostać wprowadzony. Przedstawimy bilans otwarcia. Tam będzie także relacja w stosunku do tego, o czym mówi się coraz częściej, że 500+ powinno być dedykowane tym, którzy najbardziej potrzebują, a nie wszystkim, bo to po prostu mija się z celem, już nie mówiąc o tym, że nie spełnia roli walki o skuteczną demografię, bo tak się po prostu nie dzieje.
Szanowni państwo, chciałbym, żeby ta twarz Grzegorza Schetyny w tym ostatnim ujęciu zamarła, która nam na długo została wyborcą. Nie, bo to jest tak, on na początek mówił, że nic nie zostanie nawet zabrane. Nawet złotóweczka jednemu Polakowi, to co PiS dało, tak? Więc zostanie zabrane. Ale komu Schetyna chce zabrać te 500+, pytamy w naszym gorącym pytaniu. No, tym bogaczom. Bogaczom. Potem się okaże, czyli że każdy, kto zarabia powyżej 1200 zł to już miesięcznie, w zasadzie to jest bogaty i się mu zabierze. A tym poniżej 1200 każemy wypełnić 30 tysięcy dokumentów, takich, których się, takie zaświadczenie, że na koniec, jak już przychodzisz z takim plikiem zaświadczeń, to na koniec to pierwsze jest już nieważne, bo już miało wartość tygodnia. I już trzeba od nowa całą procedurę przechodzić. Dziecko już ma 18 lat, no więcej już nie opłaca. Więc się nie opłaca. I potem przed sądem dwie osoby uzyskają te 500+, a i tak druga instancja to uwali. Tak, a potem się okaże, że z tych dwóch osób to jedna to żona. I teraz tak, dziecko jak się zaczęła koło myja, to miało 2 miesiące, tak. Ale jak się skończyła w sądach, to już miało 19, więc w zasadzie już nie ten. Nie, to jest bardzo słuszna koncepcja Platformy Obywatelskiej, prawda? Czyli nie zabierzemy, zabierając bogaczom. Czyli sami określimy 200 zł zarabia. 1200 czy 1300, wiesz, no, różnie bywa. Już nie bywa. Szanowni państwo, Grzegorz Schetyna mówi, że nie zabierze 500+, a premier Mateusz Morawiecki, z racji tego, że od 1 lipca 500+ będzie na każdego dzieciaka, na każdą głowę mniejszą, młodszą niż 18 lat, wyruszy w Polskę z busami, ogłaszając tę dobrą nowinę. Zobaczmy, jak się chwalił tym na konferencji. Bardzo cieszę się, że możemy rozpocząć teraz drugą, bardzo zasadniczą również fazę programu 500+. Tę fazę, w której każde dziecko już będzie mogło otrzymać te środki. Akcje informacyjne dotyczące programu Rodzina 500+ odbędą się we wszystkich województwach. Dzisiaj zaczynamy w województwie mazowieckim i dzisiaj będą to miejscowości takie jak Ząbki, Halinów, Radom, Białobrzegi, Ciechanów oraz będziemy w gminie Świercze. Dziękujemy bardzo Urzędowi Wojewódzkiemu i tutaj całej ekipie, która teraz będzie jechała właśnie tymi busami. Panie premierze, zachęcam też tutaj do podejścia do osób, które będą faktycznie informowały o tym programie. No i teraz, drodzy państwo, tak. Zachęcam do podejścia do tych osób, które pojadą, bo pan premier, rozumiem, z rzecznikiem zostają. Pan premier na obiad tutaj. Na obiad, tak. Ale patrz, Grzegorz Schetyna i chłopaki z Platformy będą zaglądać do tych żniwiarzy wszystkich i mówić ulotki, plakaty na każdym płocie. Tak, a Morawiecki busem w te łany zbóż z tymi Polakami i mówić: panie, dajemy na każde dziecko. I ten rzecznik rządu: dzisiaj odwiedzimy Halinów, Świercze, Lelów, koło Buta Mała, Miechów i ten. Tylko dlaczego znowu jadą? Bo nie wiem, czy zauważyłeś. Oczywiście, to by się pan premier Morawiecki oczywiście podoba. Oczywiście. Tak fajny i w ogóle. A ja zadaję pytanie, dlaczego te busy są niemieckiej marki? Co one jadą? A Lublinów już nie ma, a Tarpanów nie ma. No, już jadą, już i już, że niby polskie pieniądze, polski premier, a samochód niemiecki. Prawda? No. Można by to było jednak rozegrać. Trzeba tu się nad tym zastanowić. Inna sprawa, że tak jak słusznie zauważyłeś, Platforma idzie pod strzechy, no a w PiSie to takie, tam jakaś konwencja z młodymi ludźmi w Warszawie, zdjęcie przed KPRM-em. Kongres gospodarczy. Wracajcie, PiSy, pod strzechy wracajcie, a nie se pod KPRM-ami, no czy i innymi. No i tym busem pod strzechy pan premier dojedzie, albo przynajmniej ludzi wyśle pod te strzechy. Tak, dojedzie, tak. Tak. Natomiast Wojtek wspomniał o młodych, no i razem z tym 500+ na każde dziecko, osoby do 26 roku życia na umowach o pracę i trochę tam jeszcze innych będą miały zerowy PIT. W związku z tym pan premier i jego ludzie pokazali piękny, wzruszający spot z tej okazji. Łzy się w oczach nam kręcą, więc niech się zakręcą państwu. Zobaczcie to. Jesteśmy szczęściarzami. Od 1 sierpnia rząd daje nam całkowitą wolność podatkową. 0% do 26 roku życia na rozwinięcie skrzydeł. A pewnie. Jesteśmy pokoleniem 0,26. Wreszcie ktoś o nas pomyślał. Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. Zyskasz nawet kilkaset złotych miesięcznie. Wejdź na gov.pl/finanse.
Proszę bardzo. Czyli jest tak dobrze, że można z telefonem komórkowym do basenu skoczyć. A co tam taka komórka? Dostanę teraz od premiera Morawieckiego tyle hajsu, że ten inna sprawa, że jak ja tak patrzę, tak. Ta młodzież tak teraz żyje, że tak basenik, ludzik, nie? Tutaj tego, tu woda mineralna tam zapisz. Kiedyś tam, wiesz, na truskawkach ja się chodziło, pożyczki zbierało. Dokładnie, nie? A tu proszę, basenik. Albo się robiło drineczki. W jakiejś redakcji jako taki najgorszy sort, prawda? Latało tam. Od biegania starym redaktorom po papier, tak. Do drukarki, do sklepu, tak. I także generalnie. A tutaj basenik. A tu popatrz, ależ my już mamy dobrobyt. No. To jest Polska naszych marzeń. Święty. I dobrze, że to słońce wśród morza, pan premier Morawiecki tak to wszystko Trójmorza. Załatwił. I jesteśmy szczęściarzami, nie? Ta blondyneczka tam była bardzo sympatyczna. Pięknie. Piękna ta polska młodzież, dorodna, zdrowa i bogata. Tak jest. Cieszymy ależ się to wszyscy. Się, ależ bardzo się ciężko i dobrze. Brakowało mi na tym obrazku jeszcze tylko pizzy. No właśnie. Bo że młodzi zakochają się w premierze, jak pytamy, to wiadomo, że tak. Że oni, że czy się zakochają. Kiedy to i jak mocno. Jak mocno. Jak to czy? Jak mocno? Nie, wiadomo, że mocno, wiadomo, że już zakochali, tylko jak długo ta miłość potrwa. Tak. Bo młodzież jest taka, bym kochliwa. Powiedział, kochliwa i zmienna. Ale i... przy tym basenie dobra pizza by dobra, się przydała, dobra, szanowni tak, państwo. I oczywiście piwo bezalkoholowe, oczywiście. 0%. Tak, jest, tak jest. No i w związku z tym lewica chyba poczuła krew, że młodzi już teraz nie chcą gadać o śmieciówkach, o zarobkach, tylko o pizzy i basenach. No i w internecie trwa gorący spór między Sojuszem Lewicy Demokratycznej a partią Razem dotyczący pizzy. Zobaczmy wpisy internetowe. Partia Razem napisała tak: nie mamy w programie pizzy hawajskiej, miejsca ananasa nie jest na pizzy. Na co Sojusz Lewicy Demokratycznej odpowiedział: my stare komuchy mawiamy, nie obchodzi nas co kto kładzie na swoją pizzę, o ile ma za co kupić składniki. No i teraz trwa wojna, bo się chłopaki z dziewczynami mają dogadać co do wspólnej listy wyborczej, ale to jest jednak ważny postulat, bo można się tam dogadać co do wysokości pensji minimalnej, co do wysokości podatków i tak dalej, to jest wszystko nic nie warte, ale czy pizza może być hawajska, czy nie? Jaką pizzę lubią politycy SLD i Razem? No chyba taką pomidorową bardziej, nie? Bo żeby bardziej czerwona była, ale mi się wydaje, że tam jest jednak jest problem. Aha. Czyli jakby aktyw i kolektyw, bo tu była ostatnio rzecznik u ciebie, tak. Gościliśmy w programie i była pani rzecznik, Razem. Która mówi, że oni kolektywnie podejmują jakieś tam... Czyli jak oni idą na pizzę, to nie ma, że czyli ja biorę kucharek, hawajską... Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Ja sobie trochę. Wyobrażam, no wiesz, Adrian Sandberg z tymi dziewczynami sympatycznymi z Razem siadają na pizzy. Oni siadają tam gdzieś na Zbawiksie, na jakiejś takiej drogiej pizzę, tej. I potem jest dyskusja. Aha. Bo jedna by chciała hawajską, druga pepperoni. No i Sandberg by może ale nawet... to jest pizza polskiej lewicy. Jedni chcą pepperoni, tak? Inni właśnie chcą pomidory, jeszcze inni chcą tam wołowinkę do tego. I koniec końców nie zamawiają żadnej, bo jest dyskusja trwa. No tak. Żiszka tam wołają, podręczniki lewicowe. Tam Marksa i Engelsa Czarzasty, i Lenina. Czarzasty wyciąga, wiesz, tam Rakowskiego, premiera, Gomułkę. Gomułkę. To znaczy Czarzasty to tak bardziej tak, Rakowskiego. Bardziej Gomułkę. Jaką Gomułka by lubił pizzę, to jest dopiero pytanie. Z kolei Sandberg jest w koszulce z Che Guevarą, no tak, no tak to lewica taka. Pięknie, no, taka, pięknie. Taka lewica. Drodzy państwo, zostawmy Kiszba, naszą lewicę zagrodowa i pizzę w spokoju, bo do Polski przyjechał Mike Tyson, były pięściarz, dzisiaj szukający kariery w roli aktora. Pojawił się przy okazji no, zbliżającej się wielkimi krokami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i pan Mike się podzielił swoimi spostrzeżeniami dość... A zresztą zobaczmy to. Let me say something, you know, about Polish uprising, right? I got a few statements. I know your guys had some comments about me being involved with the show, but listen, your guys, your Polish guys didn't have shit happen to you compared to what happened to black people in America. Nobody imprisoned you for 250 years and raped your mother and your sister and your brother in front of your eyes before they killed them, did they? No one's done that to you for over 250 years. Yeah, that's bad. What happened to y'all is really bad. But when your guys sometimes say that I shouldn't have been used in a movie for the uprising of Polish uprising, who knows more about uprising than black people? Kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy? Polakom się no, działo. Pewnie, że czy Mike Tyson wie coś o powstaniu warszawskim? Jak widać wszystko. 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 Znaczy, tam on, pan Mike Tyson przedawkował to świństwo, zobaczmy które zdjęcia, reklamuje. Bo potem pan Mike się spotkał też z powstańcami i to już wyglądało normalnie, porządnie. Były uściski, były
były dobre słowa już pana Majka o naszej historii. No nie wiem, czy to były potrzebne te wypowiedzi, które żeśmy zaprezentowali. Może spuśćmy kurtynę milczenia nad panem Majkiem. Smutne to w sumie strasznie, bo... To nie ma się co śmiać. To chyba nie ma. Zresztą, czego wymagać od pana Majka Tysona, skoro Grzegorz Schetyna, przyszły premier przecież w końcu, lider wielkiej partii opozycyjnej, tak mówi o wybuchu rocznicy, wybuchu II wojny światowej. Liczne są to obchody święta, obchody rocznicy wybuchu 1 września. Obchody święta, rocznicy wybuchu 1 września. Bo to jest takie wesołe, dobre, fajne święto wybuchu, wybuchu 1 września w rękach. Ja nie wiem, czy już Grzegorz Schetyna wie więcej niż Mike Tyson, kogo bym wolał. Ale oczywiście, że wolałbym Mike'a Tysona, bo przynajmniej Mike Tyson no jest fajterem. Jest fajterem. Nie jest zbyt mądry, dostał tych uderzeń w głowę trochę w życiu, więc w związku z tym mu się tam tego... On też gryzł uszy przecież tam. Ale jest tak, ale jest przynajmniej fajterem, a Grzegorz Schetyna jest, idzie grześ przez wieś, worek piasku niesie. I coś tak mi się z nim... Na koniec naszego występu tego tygodniowego Jacek Żakowski, nadredaktor Jacek Żakowski, dzieli się swoimi spostrzeżeniami co do tego, jak powinna wyglądać strategia opozycji w tych wyborach. Tak to Mędrcy są tam? Od wymyślania, politycy są od i publicyści, dziennikarze, od tłumaczenia tego społeczeństwu, bo to nie jest takie proste, tak? A społeczeństwo wtedy ma szansę wyboru. Dziś jest sytuacja taka, że wstają ludzie, którzy przez lata paplali coś przy piwku, prawda, i paplają dalej. Wstają ludzie, którzy paplali coś przy wstają piwku z kolan. I paplają dalej. Komu Jacek Żakowski zabierze piwko, nie wiem. Na razie zabiera zwycięstwo Platformie Obywatelskiej każdego dnia. Mi się też podoba ta piramida strategii. Są mędrcowie. Mędrcowie są, czyli taki one. Lech Wałęsa, powiedzmy, i Jacek Żakowski. Oni mówią, co trzeba zrobić. Kuźniarom, Węglarczykom i politykom. I Schetynie. A nie, ci to są dopiero dalej. Okay. Wiesz, nie, potem to... ten kuźniar z Węglarczykiem mówią to Schetynie i Brejzie. One to robią, one te Schetyny i Brejzy to robią. I dochodzą do człowieka, który papla przy i piwku. Dochodzimy do najmniej istotnego elementu tej układanki, czyli do tak zwanego zwykłego człowieka, wyborcy. I co? I ten wyborca zamiast słuchać to mędrców, papla przy piwku i jeszcze szanowni ma państwo, życzymy państwu dobrych, słonecznych dni przy paplaniu, przy bezalkoholowym piwku. Tak. Wakacyjnie wypoczywajcie dobrze. My wracamy już za tydzień. Wojciech Biedroń, Marcin Fiołek, jak zwykle nasz kotek, który pomiałczy na koniec. I nie jesteśmy mędrcami. Tak jest. Do zobaczenia. Wiemy.